się nazwą Wielka Księga Uczuć. Z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, są to części, które wydane były wcześniej oddzielnie i dzieci na bibliotecznych półkach mogą je znaleźć jako pojedyncze książki. Śmieszne książki, książki o całowaniu się, książki, które budzą emocje, książki, które bawią, książki, które sprawiają, że dorośli czasami łapią się za głowę. Rany boskie, co Grzegorz Kazepkę nawypisywał, ale książki bardzo lubiane, które dostały wiele różnych nagród, z czego jestem bardzo, bardzo dumny, a powstały one wszystkie już prawie, ho, ho, 10 lat temu, czyli są starsze niż nasi widzowie, na mam pewno wrażenie. Tak. Tak. Ja chciałam... A nadal są popularne, nadal są popularne. Tak. O odróżnienie pani Miłki chyba, bo tak jak rozmawialiśmy przed spotkaniem, młodzi ludzie w tej chwili przechodzą bardzo różne emocje, przechodzą, tak, jakby przeżywają różne emocje związane no, z tym ciężkim okresem, prawda? No tutaj województwo śląskie jeszcze tydzień zostaje w domach i towarzyszą nam takie rzeczy jak strach, jak smutek, no i nuda też. I mi się wydaje, że to też trochę jest, ta książka to też jest taki trochę poradnik, co z tymi rzeczami robić. I to jest poradnik zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, którzy im te książki czytają. Nie wiem jak pani, ja nie przepadam za słowem poradnik. Gdybym był dzieckiem, to bym w życiu nie kupił sobie poradnika, ani w życiu nie bym poradnika sobie nie wypożyczył, no po co na Boga. Nie, ja zawsze mam ambicję prostą, żeby napisać fajne czytadło. Czytadło, które wciąga, od którego się nie można oderwać, które po zakończeniu chce się czytać natychmiast od nowa. Ale racją jest, że w tych książkach, które stały się wielką księgą uczuć, w nich są jakieś rady na temat tego, jak sobie na przykład radzić z nudą. Zresztą nuda to jest tak naprawdę coś, czemu zawdzięczamy wiele wynalazków świata. Nuda potrafi przynieść dobre efekty. Nie bójmy się nudy. To nudząc się czasami dzieci, ale i dorośli wpadają na cudowne pomysły, na to, co jeszcze można zrobić w swoim życiu, jaką można fajną zabawę wymyślić. Nie bójmy się nudy. Czasami najlepszą bronią w walce z nudą jest zwykły blok rysowania i kredki. I okazuje się, że nuda już jest pokonana, rozłożona na łopatki. Albo plastelina. Na pewno najnudniejsze, co można zrobić, walcząc z nudą, to włączać komputer i grać całymi dniami w gry, bo w pewnym momencie głowa zaczyna być znużona, czyli taka znudzona i zmęczona jednocześnie. Raczej, gdy ja się zaczynam nudzić, choć mi się to rzadko zdarza, moja metoda na nudę jest widoczna za moimi plecami. Gdy się mam ochotę rozerwać, to po prostu sięgam po jedną z kilku tysięcy moich książek albo do księgarni kupuję kolejną, żeby dołożyć na te półeczki. No i oczywiście wtedy z nudą walczy mi się najprościej, czytając książki. Ale też zauważyłem, że fantastycznie jest, gdy jestem zmęczony pisaniem, wyjść w ciągu dnia z domu na rower na przykład, sobie pojeździć, dajmy na to, nad Wisłą. Mieszkam na Saskiej Kępie, gdzie mieszkam, mam stąd bardzo blisko nad Wisłę. Saska Kępa to jest taka zielona dzielnica Warszawy, ale w samym centrum Warszawy, tuż przy Wiśle, także ja, gdy jestem zmęczony, a każdego dnia oczywiście pisząc przy komputerze, siedząc, odczuwam zmęczenie w pewnym momencie, odrywam się od komputera, wyciągam rower i jadę sobie nad Wisłę i to rzeczywiście sprawia, że i nuda ucieka, i zmęczenie ucieka i potem, gdy wracam do domu, jeszcze czasami się z godzinę, z dwie chcę popracować. Także na pewno dzieci, które siedzą całymi dniami przed komputerem zamiast w szkole, no trochę czują czasami teraz zmęczenie i bardzo mam dzieciaki współczuję, ale ja wierzę, że my już naprawdę jesteśmy coraz bliżej powrotu do tych czasów, kiedy będziemy się normalnie ze wszystkimi spotykali do czasów, kiedy będziecie chodzić do szkoły, będziecie grali w piłkę, będziecie grali w różne gry, będziecie wreszcie mieli okazję pójść na spotkania autorskie do biblioteki czy do księgarni, a nie obserwować się tylko i wyłącznie za pośrednictwem swojego komputera. No bardzo życzę nam wszystkim, żebyśmy wszyscy jak najszybciej pokonali tego łobuza, jakim jest COVID-19. Tak jest. Ja myślę, że tutaj pani Grażyna, nauczycielka ze szkoły w Częstochowie napisała, tutaj może zacznijmy, to jest dobre pytanie, ile książek pan już w takim układzie napisał, czy pan w ogóle pamięta już, bo jak ja przeglądałam, to tam tego strasznie dużo już jest. Pani Grażyna, widzę, wykazuje się taką cudowną cechą nauczycieli, że jest po prostu skrupulatna i czujna i obserwuje i sprawdza różne dane.
co jest dobrą cechą rzeczywiście. Wyznam pani i wszystkim państwu, że ja rzeczywiście mam problem z odpowiedzeniem na pytanie, ile napisałem książek, bo ich jest jakoś, mam wrażenie, zatrważająco dużo. Po pierwsze, piszę już dla dzieci od prawie 20 lat, właściwie od 25. Wprawdzie moja pierwsza książka ukazała się lat temu 20, ale ja wcześniej już pisałem dla dzieci, bo byłem przez wiele, wiele lat redaktorem naczelnym magazynu dla dzieci Świerszczyk i tam w tym Świerszczyku od czasu do czasu zdarzało mi się drukować także i swoje opowiadania. Rzadko to robiłem, bo wydawało mi się, że nie wypada drukować samego siebie, gdy jest się naczelnym, ale dość często się jednak przytrafiała taka sytuacja, że któryś z autorów, któraś z autorek nie oddawała na czas tekstu swojego opowiadania czy bajki. Wtedy ja musiałem w pośpiechu coś pisać i te teksty, ku mojemu zaskoczeniu, po latach, gdy je przejrzałem, są w większości całkiem całe. Także piszę dla dzieci już od 25 lat. Napisałem sporo całkiem grubych książek, albo takich książek, które się czyta parę dni, jak chociażby ten wspomniany wcześniej horror. Napisałem jednak także dużo książek, bardzo niewielkich objętościowo. Na przykład książka A ja nie chcę być księżniczką. To jest niby duża książka, prawda? Wydaje się potężna, ale w rzeczywistości w tej książce jest bardzo mało tekstu. Na każdej stronie kilka zdań tylko. Ja tę książkę pisałem raptem jeden dzień. Jeden dzień, a potem drugiego dnia tę książkę poprawiałem. A potem biedna pani ilustratorka, pani Emilia Dziubak, zresztą genialna, przez kilka miesięcy tę książkę musiała ilustrować. Przez to, że tę książkę napisałem w jeden dzień, to prawdę mówiąc zapomniałem w ogóle, że ją napisałem i gdy ona się ukazała, bardzo się z niej ucieszyłem, bo już prawie nie pamiętam tego z życia, jakie się wywiązuje między autorem w trakcie pracy nad tekstem, a tekstem właśnie. No ale książka się ukazała i ta książka też jest liczona jako oddzielna książka. I teraz proszę zobaczyć, ta grubaśna książka i ta grubaśna książka to są liczone jako jednostki. To jest książka jedna i to jest książka. Tych grubych książek napisałem, wydaje mi się, około 18, a takich cieniutkich napisałem bardzo, bardzo dużo. I w sumie, gdybym policzył wszystkie książki, które są na półkach bibliotecznych, to byłoby ich chyba z 80 co najmniej. No. Raz na jakiś czas jakiś biedny student pisze o mnie pracę licencjacką albo pracę magisterską, nawet się zdarzyła praca doktorska, już nie studenta, tylko naukowca zajmującego się literaturą dla dzieci. No i te biedne osoby mają obowiązek wtedy przeliczenia moich książek i ja od nich, z ich prac dowiaduję się najczęściej, ile tych książek napisałem. Jestem zdumiony, bo zawsze wydawało mi się, że tak naprawdę nie pracuję jakoś szaleńczo, nie piszę całymi dniami, nie jestem wzorem pracowitości, chociaż jestem dość pracowity, ale nie jestem takim maniakiem, który od rana do wieczora kilkanaście godzin dziennie cały czas siedzi przy komputerze. Nie. Lubię dawać sobie pozwolenie na lenistwo. To lenistwo jest w ogóle ważne w życiu człowieka twórczego i zaraz o tym powiem. A niemniej okazuje się, że po tych 20 paru latach mógłbym zapełnić całą wielką, długą, jak tramwaj, półkę biblioteczną swoimi książkami, bo tych tytułów na pewno już jest ponad 80. Plus wznowienia, plus gry, które powstają na podstawie tych książek, plus filmy, które się pojawiają. Rany boskie. Kurczę, gratulujemy, naprawdę zazdrościmy. Dziękuję. I tyle jest tych książek, to przejdziemy do następnej. Losujemy następną. Ja też jestem ciekawa. Losujemy następną książkę. Okej. Okay. Najpierw słuchajcie, co? Wymieszamy trochę? Wymieszamy? Tak. Wymieszajmy. Dobra. Zobaczymy. Co teraz? O! Bezu, Bezu i Spółka. Czy ktoś zna te książki? Ja. No, o, są. Są. Ja. Ja też znam. Świetnie, rewelacja. Ja też znam, ja tutaj mam. I szczerze mówiąc, mam tu pytanie do tej książki. Proszę. Czy to jest książka, tamta trochę mówiliśmy o poradniku, ale nie używamy słowa poradnik, a ta, czy to jest może książka autobiograficzna? A ciekawe, czy dzieci wiedzą, że to jest biografia i autobiografia. No właśnie. Bo czasami dzieciom się wydaje, że autobiografia jest związana z autami, czyli z czymś o samochodach. Nie napisałem żadnej książki. A już jeszcze ktoś wie. Kto odpowie, co to jest autobiografia? To jest opowiadanie o swoim życiu. Tak, bardzo dobrze. Opowieść o własnym życiu. Z kolei biografia to jest opowieść o czyim życiu, tak? Na przykład mógłbym napisać książkę o życiu jakiegoś sławnego Ślązaka, jakiegoś sławnego artysty, sławnego piłkarza, dajmy na to,
ja opowiadam o życiu kogoś, czyli jest to biografia. Aldym ja sam o sobie napisał, albo ten słynny Ślązek napisałby sam o sobie książkę, no to byłaby to książka autobiograficzna. Bezu i spółka, książka, która ukazała się 2 lata temu, jest książką rzeczywiście częściowo wyrastającą z mojego życia. Co to oznacza? To oznacza po prostu, pisząc tę książkę, zbierając pomysły na opowiadania, na śmieszne opowiadania, czasami jednak zaglądam do własnej pamięci i z pamięci mojej wyciągałem wspomnienia ze szkoły podstawowej. Chodziłem do szkoły podstawowej numer 4 w Białymstoku, a akcja książki toczy się właśnie w Białymstoku, w szkole podstawowej numer 4 i są tam opisani moi prawdziwi koledzy. I ja także, chociaż troszkę muszę wam wyznać, drodzy państwo, trochę nas zmyślałem w tej książce. Po co pisarze zmyślają? Nie dlatego, że uwielbiamy kłamać naszym czytelnikom. Robimy to tylko po to, ażeby nasze książki były ciekawsze, żeby były zabawniejsze, bardziej intrygujące, czasami nawet straszniejsze. Więc może słowo zmyślać jest nam tutaj przesadą. Czasami lubię swoje książki koloryzować. Także teraz to słowo może kogoś wprowadzić w błąd. Koloryzować nie oznacza to, że brałem kredki, mazałem po kartkach, na których zapisywałem swoje wspomnienia. Koloryzować, czyli w tym wypadku opowiadać o czymś, co się wydarzyło kiedyś naprawdę, ale z przesadą. Na przykład opowiadałem o tym, że wędrowałem do lasu i spotkałem się wielkiego psa. Ja wyłączę i teraz proszę się włączyć, dobrze? Tak. Opisuję jakąś wędrówkę po lesie, podczas której spotkałem wielkiego psa, ale w mojej opowieści ten pies już nie był wielkim psem, tylko był po prostu niemal dinozaurem z wielkości. No to jest właśnie koloryzowanie, opowiadanie z przesadą. Śmieszna książka, w której wróciłem do mojego dzieciństwa i troszeczkę to dzieciństwo podkoloryzowałem, żeby było atrakcyjniejsze w oczach moich czytelników. Co ciekawe, zauważyłem, że tę książkę bardzo chętnie czytają osoby dorosłe, czyli rodzice moich czytelników tak naprawdę, bo wspominają chyba swoje dzieciństwo. A ja miałem jeszcze to szczęście, że mi mojego dzieciństwa nie ukradły komputery, ponieważ komputerów w domach nie było. Więc zamiast siedzieć przed komputerem, to my z kolegami i z koleżankami spotykaliśmy się nie online, tylko na podwórku. Czy padał deszcz, czy świeciło słońce, w zasadzie to było zupełnie obojętne. Spotykaliśmy się każdego dnia po szkole na podwórku i w zasadzie do późnego wieczora, aż do kolacji, czasami po kolacji, ganialiśmy na tym podwórku, wymyślając różne historie, zamieniając się w Indian, zamieniając się w żołnierzy, zamieniając się w rycerzy, zamieniając się w ufologii. Fantastycznie. Znowu, bardzo was proszę, żebyście dobrze starali się nie włączać mikrofonu bez potrzeby, bo się robi zamieszanie. Ja jeszcze w związku z tą książką, tam się często pojawia taki motyw, to wtedy chciałem zostać pisarzem, to wtedy postanowiłem, że będę pisarzem. Czy to jest prawda? Czy kiedy pan właśnie te 10 lat, czy 8, czy 9, czy to wtedy postanowił pan zostać pisarzem? Nie, 8 lat to nie. To przyznam się, dzisiaj będzie spotkanie pełne wyznań. Właśnie taki, opowiadam o rzeczach, których powinien się wstydzić. Otóż jeszcze miałem 8, a 9 lat, to byłem jednym z tych nieznośnych dzieci, które nienawidzą czytać książek. Ja tylko i wyłącznie biegałem po podwórku i grałem w piłkę nożną. Gdyby mojej mamie ktoś wtedy powiedział, że będę pisarzem, pewnie by ryczała ze śmiechu, ponieważ ja nie lubiłem wtedy książek. Dlaczego ich nie lubiłem? Dlatego, że miałem pecha. Mój pech polegał na tym, że trafiałem także w szkole, na lekcjach, na bardzo nudne lektury szkolne. I mi się wydawało, że wszystkie książki są nudne. Skoro lektury są nudne, to pewnie inne książki też są nudne. Prawdę mówiąc, miałem to szczęście, jednocześnie tym moim nieszczęściu, że w mojej szkole podstawowej numer 4 w Białymstoku pracowały bardzo mądre pani bibliotekarki. Ja w ogóle mam dość duży szacunek i sentyment do wszystkich bibliotekarzy, których spotkałem i wszystkich bibliotekarek. Te panie, które sprawiły, że stałem pisarzem, no im jestem wdzięczny tak naprawdę za cierpliwość, wyrozumiałość i za bystrość. One uznały, że nie jestem aż taki głupiutki, żeby nie przekonać mnie do książek i podsunęły mi jako pierwsze książki, które miałem czytać z własnej woli, komiksy. Pierwsze książki, które czytałem naprawdę chętnie, to były komiksy o Tytusie, Romku i Atomku, o uczłowieczonej małpie. Bardzo się z tą uczłowieczoną małpą identyfikowałem wtedy. I okazało się, że gdy przeczytałem wszystkie komiksy, jakie znalazłem w szkolnej bibliotece, a było ich trochę, to ja polubiłem w ogóle ten proces kontaktu z książką. Przewracania kartek, szukania innego tekstu, patrzenia na ilustracje oczywiście. I zaryzykowałem pani bibliotekarki, poczynę mi kolejne książki z ilustracjami, ale już gdzie było więcej tekstu. To była między innymi książka Jana Grabowskiego, Finek,
o piesku o imieniu Finek. To była książka, to były książki ilustrowane przez Bogdana Butenko, na przykład książki Edmunda Niedzielskiego, no masę. Nagle z jednej skrajności, z chłopaka, który nie czyta w ogóle książek, wpadłem w drugą skrajność. Stałem się dzieckiem, które czyta wszędzie. Z rana, gdy się budziłem, sięgałem po książkę. Gdy jadłem śniadanie, czytałem książkę. Gdy myłem zęby, czytałem książkę. Gdy jechałem do szkoły, czytałem książkę. W szkole na lekcjach czytałem książkę, co czasami kończyło się, jak się domyślacie, drodzy Państwo, uczniowie, staniem w kącie. Swoją drogą, ciekawe, czy teraz w czasie nauki online Pani nauczycielki stawiam Was do kąta w własnych domach. To byłoby śmieszne. Czytałem bardzo dużo. I pamiętam, że w czwartej albo piątej klasie szkoły podstawowej już zacząłem mówić kolegom, że ja bym chciał w przyszłości być pisarzem. Bo uznałem, że pisarz to jest taka fantastyczna funkcja, to jest taka fantastyczna właśnie wieczna zabawa. Pisarz wymyśla jakieś fajne historie, opisuje, dobrze się przy tym bawiąc, a przy okazji jeszcze zarabia pieniądze. I to wszystko okazało się prawdą. Ja do tej pory uważam, że moja praca jest fantastyczna, bo wymyślam różne niestworzone historie, dobrze się przy tym bawię, na dodatek jeszcze zarabiam w ten sposób pieniądze i jestem zawsze na wakacjach. Czy to nie jest piękne? Ja zawsze jestem na wakacjach. Marzenie. Od 100 paru lat jestem na wakacjach, a jednocześnie od 20 paru lat pracuję, tyle tylko, że moja praca jest tak przyjemna, że mam wrażenie, że to jest zabawa, a nie praca. I każdemu takiej życzę. No właśnie, życzmy sobie tego wszyscy, ale to w takim układzie proszę powiedzieć, czy też dzieciom poradziłby Pan tym, które no niekoniecznie chętnie zaglądają do książek? Ja z dziećmi mam często do czynienia i na pytanie, kto lubi książki, Proszę Panią, bo ja już czytam Hobbita. Wow, no to jak dziecko czyta Hobbita, to na pewno nie ma problemu z czytaniem. Tak, ale tak, ja mam wrażenie, że czasami jest tak, że po prostu nie wszystkim nam nauka czytania przychodzi łatwo. I im trudniej ten proces jakby następuje, tym trudniej sięgać po książki, prawda? Czy poradziłby Pan tę metodę właśnie taką komiksową, tak ją nazwijmy, czy sięganie po komiks jako coś, co metodę, do zachęcenia dzieci do czytania? Pewnie, że tak. Ja tutaj widzę cały czas jeden z kolegów tutaj pokazuje aż dwa kciuki do monitora. Zakładam, to że... widzę. Słuchajcie, przepraszam Was bardzo, bo ja Was wszystkich nie widzę. Ale to chłopiec właśnie w ten sposób daje do zrozumienia, że zgadza się chyba z naszymi słowami. Tak, zgadzam się. Mam ponad 20 komiksów i też przy śniadaniu czytam, wszędzie. No właśnie, ja Pana doskonale rozumiem, drogi Panie. Tak, uważam, że komiksy to jest dobry początek czytania książek. Ale teraz uwaga, teraz powiem coś, co wyda się niepedagogiczne Państwu. Wszystkim, pewnie także nauczycielom, którzy nas oglądają, a może i rodzicom. Otóż, drodzy Państwo, ja wcale nie uważam, że wszyscy muszą czytać książki. Wcale nie uważam. W naszych czasach książki czytają tylko ci najmądrzejsi. Ci, którzy będą w przyszłości rządzili światem. Ci, którzy będą decydowali o tym, jak świat wygląda. W naszych czasach książki czytają przyszli wynalazcy, rewolucjoniści, buntownicy, niespokojne duchy, ci wszyscy, którzy będą chcieli pójść w ślady, chociażby Elona Muska, jakichś ludzi, którzy przeżywają przygody. To jest tak naprawdę część życia tych młodych, przyszłych bohaterów. Książki. Cała reszta zapewne, tak samo jak i dorosła cała reszta, pewnie gdzieś tam traci swój czas, gapiąc się w telewizor, robiąc różne rzeczy niepotrzebne. Książki nie są dla wszystkich. Książki są dla najaktywniejszych, najmądrzejszych, w pewnym sensie dla tych najwartościowszych. Jeżeli chcecie trafić do takiej elity... Teraz zostawmy to zawieszone. Ale tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli chcecie trafić do tej elity, a to jest elita rzeczywiście, to jest droga do tej elity jest najprostsza na świecie. Poprzez bibliotekę publiczną, poprzez bibliotekę szkolną. Na pewno to nie jest dla wszystkich. Nie każdy może w przyszłości decydować o tym, jak świat będzie się zmieniał na lepsze. Nie każdy może być w przyszłości wynalazcą. Nie każdy może być buntownikiem, rewolucjonistą. Ale jeśli chce, to musi zacząć od książek. Rybki, już chwileczkę, słuchajcie. Bardzo bym prosiła, żebyście tutaj próbowali korzystać z tego czata, że tutaj na przykład... Proszę Pana... Słuchajcie, kochani, najpierw musicie napisać pytanie, dobrze? A za chwilę będziemy spróbujemy zadawać pytania na głos, dobrze? W międzyczasie spróbujmy już wylosować kolejną książkę. Co wy na to? Może tak być? A zapamiętajcie swoje pytania, dobra? Ja Wam gwarantuję, że będziecie mogli je zadać, dobrze? Losujemy kolejną książkę.
i zobaczmy, co to jest. Czy najpierw potasujemy, wymieszamy? Wymieszajmy najpierw, wymieszajmy. Zobaczymy, co tam będzie. Czyżby coś o kosmosie miało wyjść? Jestem ciekawa. O, to już było, prawda? Było. Tak. To już było chyba, czy nie było jeszcze? Było. Oczywiście. No to lecimy dalej. O! To nie było. To nie było. Czy znacie tą książkę? Nie. Nie. Tak. Nie. No właśnie. Tak. Ja ją znam. No właśnie. Kiedy rozmawialiśmy przed spotkaniem, mówił pan, że to jest książka, najbardziej taka ulubiona książka nauczycieli. Czy to prawda? Z tej, jedna z tych bardziej ulubionych książek przez nauczycieli, z książek o Kubie i Bubie, bo jest to jedna z sześciu książek o parze skłóconych bliźniaków, o Kubie i Bubie. Książek, które kiedyś były bardzo popularne, teraz ja rzeczywiście od pewnego czasu już o Kubie i Bubie nie piszę, może powinienem wrócić do nich, ale kilkadziesiąt opowiadań już o nich napisałem i w pewnym momencie poczułem, że muszę od Kuby i Buby, od tej skłóconej pary odpocząć troszeczkę. O Kubie i Bubie powstały książki, które są jednocześnie fajnymi czytadłami, jak już wspominałem wcześniej, ja lubię to słowo, czytadło, nie kojarzy mi się źle, przeciwnie, to jest coś, książka, od której nie można się oderwać. Więc te książki Kubie i Bubie były chyba fajnymi czytadłami, ale jednocześnie one zawsze zawierały w sobie jakiś element czegoś jeszcze, zabawy na przykład w książce Kuba i Buba, czyli Awantury do kwadratu, oprócz opowiadań są gry planszowe różnego rodzaju, zabawy, instrukcja zrobić, jak zrobić tratwę, pływającą tratwę z pustych plastikowych butelek na napojach. No, różne śmieszne aktywności tam opisałem. W książce Słodki rok Kuby i Buby, napisany wraz z Gabrielą Niedzielską, oprócz opowiadań dzieci znajdą także przepisy na same słodkości. Lody, sorbety, torty bezowe, torty czekoladowe. A w książce Bon Chiton, która została właśnie wylosowana przez tą tajemniczą księgarnianą maszynę, program. W tej książce, lubianej rzeczywiście chyba przestał właśnie przez swoją treść, zarówno przez nauczycieli, jak i przez rodziców, w tej książce w sposób zabawny, i bardzo to dbam, że to było zabawne, opisałem zasady savoir-vivre. Czym są zasady savoir-vivre? Czyli jak zostać damą, jak zostać dżentelmenem, a przy okazji nie być nudziarzem. Książka, która składa się ze 102 króciutkich opowiadań, książka nietypowa, bo nie trzeba jej czytać w całości. Można ją czytać od środka, od końca, można ją sobie otwierać na chybił trafił w dowolnym miejscu, wszędzie, na każdej stronie dzieci trafią jakieś króciutkie opowiadanie. Niektóre opowiadania są tak krótkie, że można je przeczytać w ciągu jednej minuty, a jedną minutę dziennie na czytanie książek to już każdy może, mam nadzieję, poświęcić. Na pewno, na pewno. Czy zastanawiał się pan, bo tutaj jest dużo naprawdę bardzo cennych i fajnych uwag i myślę, że dorośli jak najbardziej też mogą korzystać z tej książki. Czy zastanawiał się pan, bo tutaj tak, jest o tym, jak podejść do e-maila, co można robić i komu wysyłać, a komu nie wysyłać i kiedy i jak, co zrobić z telefonem, jak z niego kulturalnie korzystać, jak kulturalnie korzystać z telewizora nawet, a czy zastanawiał się pan już nad napisaniem jakiegoś może opowiadania, kulturalnie korzystać z lekcji online, ze spotkania autorskiego online? Rzeczywistość się zmienia, a książka nie. Książka była napisana lat temu 18 czy 15, już nie pamiętam. No wtedy nie myśleliśmy o tym, że takie sytuacje jak te dzisiejsze, jak ta dzisiaj, spotkanie online, że do nich może dochodzić. I pewnie sporo rzeczy w tej książce należałoby uzupełnić. I chyba namówi na wydawcę na to, ażebyśmy taką wersję Bon Chiton uzupełnioną o nowe opowiadania przygotowali, bo tak, bo świat się zmienia, a co za tym idzie, pewne zasady, które tam są opisane, albo stały się już oczywistościami i nie trzeba o nich pisać, albo właśnie pojawiły się sytuacje, które tam są nieopisane, bo ich jeszcze nie było w momencie, gdy książka powstawała. To jest w ogóle często problem książek, które są bardzo mocno związane z rzeczywistością, że my opisujemy jakąś opowieść, która się dzieje tu i teraz, a po 10 latach okazuje się, że wszystko jest inaczej, że świat wygląda inaczej, że ludzie się inaczej zachowują. Na przykład w wielu moich książkach pisanych 20 lat temu dzieci nie posługują się jeszcze telefonami komórkowymi, bo ich nie miały.
bo dzieci nie chodziły nigdzie z telefonami komórkowymi. Teraz w zasadzie dzieci wszędzie prawie chodzą, te starsze dzieci mam wrażenie, ale podejrzewam, że nasi widzowie także mają swoje telefony komórkowe i gdy się gdzieś wyprawiają do sklepu czy do babci, na pewno mają przy sobie właśnie te telefony. No więc to wszystko oczywiście należałoby na nowo opisać w książce. Kochani, będzie czas na pytania, dobrze? Bardzo proszę, zapamiętujemy pytanie albo piszemy je tutaj najlepiej na czacie, dobrze? Żeby nam nie umknęło. Obiecuję wam, że to wszystko jeszcze wróci. A na razie coś, wylosujemy kolejną książkę? Tak. No dobrze, zobaczmy. Co tak. Ta maszyna losuje. No dobra, wymieszamy najpierw, dobra? Tak. Wymieszajmy najpierw, wymieszamy. Ojejku, no to rozdajemy, zobaczmy. Było? Było. Jezu i spółka, była bardzo fajna książka. Było. O! Nie było. To nie było. Nie było. Tegożka. Nie było. Nie było. Się złożyło. Tegożka. Nie i Podzio i Pulpet, ale kosmos. Ja chciałam powiedzieć, że ja ze wszystkich książek, które czytałam, przygotowując się do tego spotkania, ja po prostu Bodzia i Pulpeta uwielbiam. Chociaż naprawdę jeszcze większą estymą darzę ich nauczycielkę, panią Troć. A pani Troć to jest pani, która bardzo lubi w ogóle ten zabieg. Bardzo często w tych książkach, które wymyślam, prawie że od początku do końca, przygody, bohaterów, lubi od czasu do czasu w taki wymyślony świat wrzucać prawdziwe postacie, które dobrze znam z teraźniejszości bądź z przeszłości. Pani Troć uczyła mnie w szkole podstawowej 4 w Białymstoku. Ona troszkę miała inne nazwisko, ale myśmy ją rzeczywiście przezwali z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, panią Troć. Sympatyczna, no z dużą cierpliwością wobec naszych pomysłów uczniowskich. Ja ją opisałem w książkach o Bodziu i Pulpecie. To jest książka Ale Kosmos, to znowu Bodziu i Pulpet. Wcześniej ukazała się książka pod tytułem tak, po prostu Bodziu i Pulpet. Tak, tutaj Bodziu i Pulpet, tak. Tak, są dwie części. To jest w ogóle historia o takich chłopakach w wieku naszych widzów, którzy to idąc do szkoły, często mają to szczęście, że na swojej drodze spotykają różnych kosmicznych gości, jakieś ufolutki, stwory z kosmosu, no i zabierają ją, Bodziu i Pulpet zabierają ich z sobą na lekcje ku utrapieniu nauczycieli, czyli także ku utrapieniu pani Troć. Bodziej Pulpet marzą o tym, że kiedyś polecą na wycieczkę do kosmosu i poznają różne międzygalaktyczne stwory, odbędą jakieś fajne podróże do, nie wiem, czarnej dziury i z powrotem, dajmy na to. Mieszkają w Warszawie na Chomiczówce. Chomiczówka, musicie wiedzieć, to jest takie osiedle bloków z wielkiej płyty. Szare i brzydkie osiedle, ale chciałem pokazać, że nawet na szarym i brzydkim osiedlu można wieść ciekawe i piękne życie. Jeżeli ma się wyobraźnię, a tego nie można odmówić chłopcom, wyobraźni to nie mają. Bodziu i Pulpet, książka, która składa się z krótkich, moim zdaniem, zabawnych opowiadań. Jest to taki rodzaj książki fantastycznej w znaczeniu takim gatunkowym, czyli jest to książka, w której występują elementy właśnie tego, czego oczekujemy od książek fantastycznych, czyli chociażby pojazdy kosmiczne, które czasami zawisają nad blokami Chomiczówki, a z tychże pojazdów, z tychże wiszących spodków wychodzą różne stwory. No bo dlaczego zawsze kosmici mają przylatywać do Białego Domu w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego nie mogłyby przylecieć na przykład do Zawiercia albo na Chomiczówkę warszawską, prawda? Czyli krótko mówiąc, wierzy pan w obecność innych cywilizacji? No ja wierzę na przykład w kosmitów. My jesteśmy kosmitami. My, ludzie, jesteśmy kosmitami. Jak ktoś mnie czasami pyta, czy widziałem kiedyś kosmitę, no pewnie, na dzisiaj rano, moja żona jest kosmitką, przecież mieszka takiej jak i ja w kosmosie, na trzeciej planecie Układu Słonecznego. Czy istnieją inne cywilizacje? Istniały na Ziemi inne cywilizacje, to jest ciekawe. Przecież istniały potężne cywilizacje. Kiedyś potężna, wielka, cudowna, zachwycająca cywilizacja, której ślady tylko zostały w obecnym Egipcie, potężna, gigantyczna cywilizacja mongolska, potężna, wielka cywilizacja chińska. No ta akurat się odradza znowu z całą historią
swoją niebywałą i z siłą finansową tego nowoczesnego państwa chińskiego. Cywilizacja Inków, cywilizacja Majów, były cywilizacje na tym świecie już kiedyś. Kto wie, czy nie było kiedyś jakichś cywilizacji na planetach otaczających Słońce. W tej chwili po Marsie krąży łazik wysłany tam przez NASA i ten łazik sprawdza, czy tam są jakieś ślady wody i czy tam mogła kiedyś, czy mogło tam być kiedyś życie. A jeżeli znajdziemy ślady jakiegoś życia, na przykład w postaci bakterii, to pewnie też naukowcy będą się zastanawiali, czy tam aby kiedyś nie było jakiejś inteligencji, jakiejś cywilizacji, które coś tam budowały, tworzyły. Chyba byśmy te ślady zauważyli, ale kto wie. Kurczę, no właśnie, ja też myślę, że jest jeszcze jakieś życie oprócz naszego i wcale się nie dziwię, podsumowując Bodziowi i Pulpetowi, że ciągle usiłują nawiązać kontakt. No to co? Tak, chociaż czasami akurat Bodziowi i Pulpetowi łatwiej jest nawiązać kontakt z jakimiś kosmitami niż z własną mamą czy z tatą, zauważyłem w tych książkach. No ale tak to czasami jest, że łatwiej się porozumieć z ufolutkiem niż z mamą i z tatą. No, czasami. Mówię to jako ojciec, wiem o to. Bo to działa w dwie strony. No tak. Dobrze. No to dobrze. No to co? Jeszcze coś, nie wiem, czy tam coś zobaczymy, czy jeszcze maszyna losująca ma coś, jakąś inną książkę? O, tu widzę. No to rozdaję. Była. Muszę was, słuchajcie, wymontować, moi drodzy, znowu. Pamiętam. O, tak? O, właśnie. Mam wrażenie, że maszyna losująca jest nie tyle maszyną losującą, co maszyną, która lubi porządek i po kolei pokazuje to wszystko, co zgromadziła w swoim wnętrzu. No, ale dzieci nas... Ja mam taką propozycję. No więc ja chciałem powiedzieć, że dzieci nam pomogły w tym dobrze. No tak. Dobrnęliśmy do punktu kulminacyjnego chyba, prawda? Zauważyłem, że gdy zaczyna być mowa na spotkaniach autorskich o detektywie pozytywce, to już potem nie można mówić o żadnym innym bohaterze, bo dzieci już na to nie pozwalają. Zresztą widziałem i cały czas widzę, że dzieci pokazują do kamer właśnie książki o detektywie pozytywce. Większe, mniejsze, te wydania sprzed lat, te wydania współczesne. Niektórzy być może nawet mają już tą wielką, jeszcze większą księgę detektywa pozytywki, którą ja teraz postawiłem nad moim lewym ramieniem, widocznie z prawej strony. Kochani, przepraszam, kochani, zadajemy teraz, pan autor powie chwileczkę, tak? I potem poprosimy znowu, dobra? O pozytywce powstało 7 książek, 7 w tej chwili jest przygotowywana do druku, to będzie książka pod tytułem Dzieciństwo detektywa pozytywki. Ja w tej książce cofnąłem się w czasie, żeby sprawdzić, jakim detektyw pozytywka był dzieckiem. Czy od razu zapowiadał się na geniusza detektywistyki? Czy w szkole był też takim szkolnym detektywem? Czy już w nim wszyscy widzieli tego geniusza? Przejęzyczyłem się i powiedziałem Eugeniusza, ponieważ detektyw pozytywka wreszcie doczeka się swojego imienia. Moi czytelnicy w takim plebiscycie internetowym wybrali dla pozytywki imię. Imię, które ma być imieniem godnym geniusza detektywistyki, a przecież geniuszem pozytywka jest. No i jakie może mieć imię geniusz? Eugeniusz. Ale w książce Dzieciństwo detektywa pozytywki, pozytywka jeszcze będzie nie będzie jeszcze eugeniuszem, bo na geniusza to trzeba, na to miano trzeba sobie zasłużyć, tylko będzie jeszcze małym geniem, który geniuszem chciałby być.
Książka o pozytywce pierwsza, ta, która jest lekturą szkolną, to jest książka pod tytułem po prostu Detektyw Pozytywka. Mam nadzieję, że sprawia dzieciom przyjemność i że dzieci nie myślą o niej z taką traumą, z jaką ja myślałam kiedyś o swoich lekturach szkolnych. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej książki dzieciom się chce czytać, bo to są książki zabawne, mam nadzieję, i takie pozwalające rzeczywiście czasami nawet zmierzyć się z niekoniecznie łatwymi zagadkami. Niektóre są bardzo łatwe, przyznajcie, a niektóre są dość trudne. Mhm. Tutaj właściwie Natalia z drugiej klasy, z jedynki, właśnie miała takie pytanie. Natalka, o co chciałaś spytać? Natalka, klasa druga, SP1, zobaczymy, czy na nasz system działa. Natalka, jesteś? Tak, jestem. Aha, i jak brzmiało twoje pytanie, kochanie? Jak się nazywa detektyw Pozytywka? Jak ma na imię? Eugeniusz, nazywa się tak. Pamiętajcie, że gdy, to też zapamiętajcie też w takich codziennych sytuacjach, gdy pytacie kogoś, jak się nazywasz, to pytacie nie o imię, tylko pytacie o nazwisko. Nazywasz się, jak się nazywasz? Czyli ja, gdy pan, ktoś mnie pyta, jak pan się nazywa, nazywam się Kazdepkę, Grzegorz Kazdepkę. Gdy pytacie mnie, jak mam na imię Grzegorz. Także pozytywka, jak się nazywa? Pozytywka. Pozytywka nazywa się Pozytywka. Takie to się nazwisko. A jego imię to nie jest detektyw, bo detektyw to jest nazwa funkcji, którą sprawia, zawodu, którym się zajmuje. Jego imię dopiero, co wam zdradziłem, Eugeniusz, w książce Dzieciństwo detektywa Pozytywki, Gienio. Gienek Pozytywka. Mały, śmieszny, czupurny, dość często stojący w kącie, przyszły geniusz detektywistyki. Genio Pozytywka. Super. Tutaj Anastazja, zaraz tu. O, Agatka z pierwszej B, z SP2, ze szkoły podstawowej numer 2. Tu się nam chwali, że ma wszystkie pozytywki. Tak. Dzięki, cieszę się ogromnie. Wszystkich jest książka. Aha. Ale Stasiu, chyba z SP2 też tutaj Stasiu, zadaję pytanie, tak? Ja przeczytam, bo tutaj niektóre panie połączyły się i przekazują tylko nasze spotkanie. Dzieci bezpośrednio nie uczestniczą, także oczywiście. Nas jest tutaj 90 na spotkaniu, ale oprócz tego są jeszcze dwie klasy, które nas oglądają i możemy teraz pozdrowić. Serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, tak? Młodszy, starsi i wszystkich pozdrawiam bardzo mocno. Tak, także nas jest dużo więcej. Danon pyta, która pana książka była pierwsza i skąd się wzięła, ale tu ważniejsze może, Stasiu pyta, skąd się wzięła inspiracja do napisania książki Detektyw Pozytywka? To może najpierw od tej inspiracji zostańmy, dobrze? To mój błąd. Ale pamiętam oczywiście o pytaniu Danona i zaraz do niego wrócę. A teraz pytanie Stasia. No i inspiracją do napisania książki o pozytywce była pewna emocja, która towarzyszyła mi zimą w Zakopanem, gdy przyjechałem na miejsce z nartami, z moim synem, żeby jeździć na nartach. Okazało się, że śnieg stopniał w ciągu parunastu godzin i zamiast jeździć na nartach, musimy sobie szukać innych rozrywek i ogarnęła mnie wtedy złość. Tak silna złość, że miałem chyba jakieś mordercze potrzeby. Postanowiłem wtedy napisać dla dzieci kryminał, żeby te swoje mordercze potrzeby w ten bezpieczny sposób z siebie wyrzucić. Nie wiedziałem, kto ma być głównym bohaterem kryminału dla dzieci. Czy to ma być postać, czy to ma być osoba dorosła, czy to ma być dziecko, a może jakaś postać fantastyczna, na przykład duch detektywa albo duch policjanta. To nawet fajne. Tak długo o tym myślałem, że chyba drugiej czy trzeciej nocy podczas tego nieudanego wypadu narciarskiego przyśnił mi się Detektyw Pozytywka. Nawet pamiętam, że we śnie usłyszałem jego nazwisko, Pozytywka. Obudziłem się z takim poczuciem, że wow, to jest chyba dobry pomysł, żeby o takim śmiesznym detektywie, trochę fermowatym, poczciwym, uczciwym, uśmiechniętym, lubianym przez dzieci, żeby o takim detektywie napisać. Najdziwniejsze jest to, i w sumie do tej pory tego nie rozumiem, muszę Państwu wyznać, najdziwniejsze jest to, że gdy napisałem pierwsze opowiadania o Detektywie Pozytywce, które potem wysłałem do ilustracji, do pana Piotra Rychla, bo ja sam nie ilustruję moich książek, nie umiem rysować aż tak dobrze, pewnie mojej książki nikt by nie kupił, gdybym ją sam zilustrował, byłaby brzydka. No ale tutaj skorzystałem z talentu pana Piotra Rychla, świetnego wrocławskiego ilustratora. Wysłałem do niego pierwsze opowiadania o Detektywie Pozytywce i teraz uwaga, zdarzyło się coś, co można nazwać cudem. Pan Piotr narysował
dokładnie tę postać, która mi się przyśniła. Tak jakby siedział w mojej głowie podczas snu, a nie znaliśmy się aż tak, żeby siedział w mojej głowie w czasie snu. Ale może jest kosmitą. Słucham? A może jest kosmitą. Jak każdy, jak ja, jak pani, jak dzieci do nas oglądają, tak. I pamiętam, że pamiętam to moje zaskoczenie, gdy oglądałem ilustrację do opowiadania o pozytywce i dokładnie przypomniałem sobie ten sen, w czasie którego pozytywka mi się przed oczami pojawił. Uznałem, że to rzeczywiście jakieś zrządzenie losu i że to jest znak, że o pozytywce należy pisać, a to, co się potem z pozytywką wydarzyło, potwierdziło to, bo pozytywka stał się niezwykle popularny. Pozytywka jest bohaterem książek, pozytywka pojawia się na deskach teatralnych, pozytywka jest bohaterem piosenek, pozytywka jest bohaterem gier jakichś tam online. No pozytywka jest dużo popularniejsza ode mnie. Gdy pozytywka szedł po mieście, pewnie nie mógłby się opędzić od łowców autografów i łowców selfiaków, a ja sobie mogę spokojnie chodzić po Warszawie i rzadko kto mnie zaczepia, co swoją drogą jest dość wygodne. Tutaj Michał z SP6, 3D. Jest Michał? Zadał pytanie, to poproszę, żebyś zadał. Ile ma lat detektyw pozytywka? No właśnie, ile on ma lat? Ja zawsze o nim myślałem jako o swoim rówieśniku. I gdy teraz cofnąłem się w czasie, pisząc książkę Dzieciństwo detektywa pozytywki, to prawdę mówiąc opisywałem taką szkołę podstawową, jaką ja pamiętam jako uczeń. Więc muszę zdradzić, ile ja mam lat, prawda? I zdradzę to. Otóż ja, drodzy Państwo, mam już lat 48. Za chwilkę, 4 maja, będę miał lat 49. Pozytywka moim zdaniem jest mniej więcej w moim wieku, no może jest troszkę ode mnie młodszy. Już nie mogę go aż tak postarzać, ale jest niewiele ode mnie młodszy. Myślę, że niektórzy z Waszych rodziców byliby w jego wieku. O. Mm-hmm. Liliana, klasa 2, BSP3, tutaj ma pytanie. Liliana, jesteś z nami? Proszę pana. Tak. Bo ja mam, tak, mój tata ma 40 lat. Aha, okej. Okay. Proszę tatę serdecznie pozdrowić, ma pani bardzo młodego tatę. Lilianę słyszy, słuchajcie, czy to Liliana? A moja mama ma 37. Tak, no to już w ogóle smarkula. Po prostu Liliana tutaj może spytała, bo ja nie wiem, czy się Liliana w końcu odezwała, czy nie, ale czy pan martwiak? No, spytaj się o pana martwiaka, Liliana, bo to jest bardzo... Czy pan martwiak jest zmyśloną postacią? Czy pan martwiak jest zmyśloną postacią? Jest taki zły. No, na szczęście jest zmyślony, ale w ogóle muszę wam powiedzieć, że ja martwiaka bardzo lubię. On jest bardzo... Dla mnie, dla pisarza, martwiak jest bardzo wygodną postacią, no bo czy pozytywka byłby, czy książki o pozytywce byłyby aż tak atrakcyjne, gdyby w tych książkach nie krył się ten zły martwiak, którego trzeba pokonać w każdym zapowiadań nieomal. To martwiak odgrywa rolę, którą my pisarze określamy mianem szwarc charakteru, czarnego charakteru, tego bohatera negatywnego. I on jest znakomity moim zdaniem. On jest zły, on denerwuje, on jest bezczelny, jest takim przeciwieństwem pozytywki i my odczuwamy, to jest dziwne, że czytelnicy odczuwają satysfakcję, gdy jemu się na końcu dzieje, gdy na końcu jest pokonywany. Nawet nie mówię, że się dzieje krzywda, bo w sumie nie chcą go krzywdzić, ale gdy jest pokonany, gdy jest ukarany za swoje jakieś złe czyny, tak, no to tak, czytelnik czuje taką radość i ulgę. Lubię, muszę powiedzieć, martwiaka, bo on jest bardzo pożyteczny w książkach o pozytywce. Proszę pana. Tak, kochani, słuchajcie, tutaj ja chciałabym najpierw te pytania, które są na czacie, dobrze? Czy możemy się tak umówić? Mhm. Tutaj tak. Są pytania, już trochę one się mieszają, już nie wszystkie są o pana pozytywkę, więc myślę, że będziemy po kolei. Ania Otręba ma pytanie. Czy jest Ania z nami? Tak. Aniu, zadaj pytanie, które napisała. To mojej mamy konto, ja jestem Anelka. Okej, okay. No to Amelko, to może zadać pytanie, które napisałaś? Tak. Z czego pan czerpie inspirację do książek? Bo to moje koleżanki, która jest właśnie w szpitalu, pytanie. Proszę koleżankę bardzo serdecznie pozdrowić. Ja z myślą o dzieciach, które czasami trafiają także do szpitala, bo przecież różne rzeczy się dzieją w naszym życiu, czasami chorujemy, także trzeba pobyć parę dni w szpitalu. Z myślą o dzieciach, które są w szpitalach i czasami się nudzą po prostu. Napisałem kiedyś książkę, jedną z książek o Kubie i Bubie, książkę pod tytułem Kuba i Buba w szpitalu. W tej książce oprócz opowiadań o Kubie i Bubie są także pomiędzy rozdziałami gry i zabawy, które pomagają
pomagają walczyć ze szpitalną nudą. Mam nadzieję, że koleżanka szybko wyjdzie ze szpitala, nie będzie musiała po tę książkę sięgać, ale gdyby pobyła tam kilka dni jeszcze, no to niech wypożyczy, myślę, że w bibliotece szpitalnej, bo są takie często przynajmniej, ta książka się pewnie pojawiła. A inspiracje? Jeden z powodów, dla którego szczerze nie znoszę COVID-19, tego koronawirusa, który nas przytrzymał teraz w domach, jest to, że nie mogę się tak często jak kiedyś spotykać z dziećmi podczas spotkań autorskich na żywo. Fajnie, że możemy się spotkać online, ale te spotkania online zawsze są troszkę jednak inne niż spotkania na żywo i na pewno nie ma tylu możliwości, ażeby pogadać z wszystkimi dziećmi, które chcą coś opowiedzieć, a dzieci często przynoszą z sobą na spotkanie potrzeba opowiedzenia o czymś ważnym, co się wydarzyło w ich domu, w ich rodzinie. Czasami, gdy pod koniec spotkania siedzę i podpisuję książki, gdy tworzy się taka kolejka do autora, jest kilka minut na to, żeby pogadać z poszczególnymi dziećmi. Dzieci wtedy zdradzają różne domowe tajemnice i ja przyznam, że częstokroć te tajemnice zapamiętuję i je potem opisuję, oczywiście nie zdradzając, od kogo tu słyszałem, żeby nikomu nie robić jakiejś przykrości, ale niektóre z tych domowych tajemnic są jednocześnie inspiracjami do napisania jakiejś kolejnej książki albo kolejnego opowiadania. Także to wy, dzieci, moi czytelnicy, jesteście największą zdecydowanie inspiracją i już nie wytrzymam, muszę jak najszybciej jechać na jakieś spotkania autorskie, bo jestem ciekaw kolejnych nowych pomysłów, jakie na te spotkania przyniosą właśnie dzieci. Ja mam pytanie ze szkoły podstawowej 11 od Olafa Wasika. On nie może bezpośrednio zadać. Pytanie takie właśnie, którą książkę się ciężko pisało? Ciężko. No muszę powiedzieć, że nie zabrałem z sobą tej książki. Dość długo zastanawiałem się, w jaki sposób atrakcyjnie, ciekawie napisać dla dzieci książkę o prawach dziecka, bo dostałem takie pytanie, czy nie zechciałbym napisać czegoś o prawach dziecka. Nie chciałem pisać podręcznika, no bo podręczników to dzieci mają aż za dużo. Nie chciałem pisać poradnika, bo pani już wie, co ja sądzę o poradnikach. Tak. Chciałem napisać znowu co? Czytadło. Ale jak napisać czytadło o prawach dziecka? I myślałem o tym tak długo, aż nagle okazało się, że mój synek Kacper dorósł, poszedł do szkoły podstawowej, a potem, gdy był w czwartej klasie szkoły podstawowej, zaczął uczestniczyć w zajęciach szkolnego koła teatralnego. Ja namówiłem i Kacpra, i szkolne koło teatralne, ażeby dzieciaki z tego koła teatralnego przygotowały przedstawienie o prawach dziecka. Przysłuchiwałem się próbom do tego przedstawienia, a potem opisałem to, w jaki sposób, co dzieci mówią o prawach dziecka, w jaki sposób je interpretują, co przeżywają w czasie prób. Wyszła fajna szkolna przygodówka, fajna książka o szkolnych przygodach, ale w tle zawsze są ważne rozmowy dzieci o prawach dziecka, które były potem, gdy już napisałem książkę, pretekstem do rozmów nauczycieli i rodziców także z dziećmi na temat tego, czym są prawa dziecka. A czym są prawa dziecka? No, prawa dziecka to są oczywiście po prostu prawa człowieka plus kilka specjalnych praw, bo dzieci z punktu widzenia prawa są lepiej nawet chronione niż my dorośli. Nie zawsze dzieci wiedzą, jak te prawa egzekwować, w jaki sposób o te prawa czasami zawalczyć, no ale to też jest rola nas, mądrych, mam nadzieję, dorosłych i książki mojej między innymi, ażeby je tego nauczyć. Tutaj mam pytanie, jeszcze jedno ze szkoły numer 11 od Amelii Duszy. Jaka jest pana ulubiona książka? Moją ulubioną książką jest moja najmniej popularna książka. Prawie wszystkie... Aha, jeszcze przypomniałem sobie, że miałem odpowiedzieć na pytanie Danona o pierwszą książkę i zaraz to zrobię. Aha. Bo to będzie się trochę wiązało i z tym pytaniem. Moją ulubioną książką popularną jest książka pod tytułem Kacper Jada o moim synku i o mnie. To była pierwsza książka, jaką napisałem dla dzieci. Książka, za którą dostałem pierwsze ważne nagrody literackie. Książka, która sprawiła, że zostałem takim zawodowym, profesjonalnym pisarzem, który utrzymuje się z pisania. Kacper Jada. Zresztą na podstawie tej książki powstał film, serial animowany, który gdzieś tam można czasami obejrzeć. Moim zdaniem książka jest lepsza, ale to już wy ocenicie. A moja druga książka, którą też bardzo lubię, ale która już nie jest aż tak popularna, ba, wcale nie jest popularna, to była książka pod tytułem Kiedy byłem mały. Ten chłopiec w majtasach to ja. Mam tutaj lat, nie wiem, roczek, może mam tutaj niewiele więcej. To jest książka, łatwo się domyślić, po tytule o moim dzieciństwie. Dość, jak widać, bura, szara i dzieci rzadko po nią sięgały.
Zresztą tekst jest też, przyznam wam, bardziej dla dorosłych niż dla dzieci, dlatego wcale nie dziwię się, że to nie jest moja najpopularniejsza książka. Chociaż to osoby, które czytały dorosłe, bardzo ją lubię. Także Kiedy był mały i Kasperiada, te dwie moje ulubione książki. A teraz jeszcze pytanie Danona. Danonie, myślę, że właśnie Kasperiada była taką moją pierwszą książką, książką o moim synku. Ja dużo zawdzięczam mojemu synowi. Przeważnie dzieci mówią, że dużo zawdzięczają swoim rodzicom, a ja też mogę powiedzieć śmiało, że ja dużo zawdzięczam swojemu synowi. Na przykład to, że na poważnie zacząłem myśleć o pisaniu dla dzieci. Pierwsza książka Kasperiada powstała tylko po to, żeby mojemu synowi sprawić przyjemność, ale gdy dostała swoje nagrody, gdy dostała jakieś takie uznanie czytelników, zrozumiałem, że pisanie dla dzieci może być wielką, fantastyczną, pisarską, literacką przygodą i dzięki tej książce nabrałem wiary w to, że pisanie dla dzieci jest chyba najważniejszym, co może robić pisarz, bo dzieci są najważniejszymi czytelnikami. Na pewno jest to taka najbardziej wdzięczna i najszersza publiczność na świecie. Także tak, to dzięki mojemu synowi, a ta pierwsza książka to była właśnie Kasperiada, opowiadanie dla łobuzów i nie tylko, taki nosi tytuł pełny. Dobrze, to teraz tak. Julka z trzeciej C z SP53. Julka, jesteś? Jesteś? Tak. Okej, tu zapisałaś pytanie. Bardzo też mnie to odpowiedź interesuje. Możesz je zadać? Dlaczego pan pisze dla dzieci, a nie dla dorosłych? Bo jestem cwany, pani Julko. Dzięki temu, że piszę książki dla dzieci, moje książki czytają dzieci i dorośli, czyli mam więcej czytelników. Czytają dzieci, czytają rodzice dzieciom, czytają dziadkowie wnuczętom, czytają nauczyciele uczniom, a gdybym pisał tylko dla dorosłych, to miałbym połowę czytelników mniej, więc to bez sensu. To jest jedna odpowiedź. To trochę jest taka populacja po prostu. Trochę, no tak, a z drugiej strony muszę powiedzieć, że ja po prostu lubię pisać dla dzieci, bo się dobrze przy tym bawię. A jeszcze musicie pamiętać to, o czym mówiłem przed chwileczką, że mam syna i wiele moich książek powstało właściwie z myślą o moim synu. Książka o mitach greckich, mity dla dzieci, bardzo popularna w czwartej, piątej klasie, często uczniowie po nią sięgają. Wiele książek powstało właśnie z myślą o moim synu. Mój syn, ten malutki Kacperek z książki Kasperiada, który tam ma lat 5, 6, 7, w rzeczywistości dzisiaj już ma lat 25. Jest wielkim kacperuchem, a nie kacperkiem. Ma wielką, długą brodę, gra na gitarze, jeździ po Polsce i podrywa dziewczyny. To jest jego teraz zajęcie. Było przed COVID-em. Pewnie długo znowu będzie. No, ale rzeczywiście wiele moich książek powstało z myślą o nich. Lubię pisać dla dzieci. Nie oznacza to, że nie kusi mnie teraz ostatnio, żeby napisać coś dla dorosłych także. Pewnie to zrobię. Ale pisanie dla dzieci nigdy nie porzucę. No dobrze, tutaj Tosia właściwie z Choronia zapytała, czy pan napisze książkę dla dorosłych i trochę mamy tą odpowiedź, tak? Tak. Że staram się. Tak, dorośli ale... muszę państwu powiedzieć, że dorośli o to bardzo proszą wydawcy, proszą, ale też moi czytelnicy, którzy dorastają, niektórzy moi czytelnicy są już dorosłymi ludźmi. Ja czasami spotykam na targach książki młodych, pięknych ludzi, młodych rodziców, którzy przychodzą do mnie swoimi malutkimi dziećmi i ze swoimi zaczytanymi już starymi książkami, w których rozpoznaję moje książki sprzed kilkunastu lat, bo ci moi pierwsi czytelnicy są już 27-28-latkami czasami i mają własne dzieci. To jest bardzo wzruszające. I oni proszą o książki dla dorosłych także. Tutaj jest takie pytanie od, nie wiem, Wiesław M. Czy Wiesława M. To rozumiem, że to jest... Czy to Wiesława jakaś jest? Ja jestem wychowawczynią, to od mojej uczennicy. No to bardzo prosimy o pytanie, jak już się pani odpowiadała. Zadała to Macia z klasy pierwszej A z SP5. Pyta się, proszę pana, czy pana mama była zadowolona, że został pan pisarzem? Mama się przez długie lata, to bardzo dobre pytanie, bardzo dziękuję za to pytanie. Mama przez długie lata marzyła, że ja zostanę lekarzem. Ale i tak... Od czwartego roku życia powtarza mi, że będę lekarzem. A od czwartego roku życia mówiłem, że nie będę lekarzem. Mama bała się trochę, no jak to mama, że jak już zostanę tym pisarzem, to nie będę miał żadnych pieniędzy. No bo pisarze, wiecie, czasami pisarze dobrze zarabiają, ale przeważnie zarabiamy tak sobie. Zanim pisarz zacznie zarabiać dobrze, to mijają całe lata, kilkanaście czasami lat, taki, no o co dużo mówić, raczej biedy. Ale jeśli człowiek lubi to, co robi, to nie zwraca uwagi na to, że nie ma za dużo pieniędzy. Jest szczęśliwy, że może robić to, co robi.
I ja przy czasach, kiedy mniej zarabiałem, i tak byłem szczęśliwy, że robię to, co robię, ponieważ kochałem swój zawód. Także moja mama oczywiście się trochę obawiała tego, że mój zawód nie jest najprostszym zawodem, a z drugiej strony jest teraz bardzo dumna z tego, co robię. Ja też muszę powiedzieć, uspokoiłem ją w ten sposób, że już od razu po maturze, gdy z mego rodzinnego Białegostoku pojechałem do Warszawy na studia, już od właściwie pierwszego roku studiów utrzymywałem się pisząc teksty dziennikarskie. Pisałem w piśmie dla dorosłych Polityka, pisałem, potem trafiłem do pisma dla dzieci Świerszczy, gdzie prawie od razu zostałem redaktorem naczelnym. To też było zdumiewające, miałem wtedy 22 lata raptem, ale jakoś udało się przekonać wydawcy, że pisma nie zmarnuje. Także mama jednak była spokojna, że marzenia marzeniami, ale też jestem dość rozsądny, jakoś tam swoją karierę buduję w taki sposób, który nie zagraża tym, że mój żołądek zamieni się w coś wielkości orzeszka laskowego. Nie zamienił się, jak widać. A teraz rzeczywiście od lat już jestem autorem w miarę popularnym i mam to szczęście, że moje książki przynoszą mi także dochody po prostu i mogę zarabiać, robiąc to, co lubię najbardziej, czyli pisząc śmieszne, zabawne, mam nadzieję, że czasami też ważne historie dla dzieci. Na pewno. Pytanie od Julki z trzeciej klasy z Choronia. Julka, jesteś? Proszę Panią, bo ja też chcę coś powiedzieć. Za chwileczkę. Słuchajcie, nie jest to łatwe. Będziecie mieli też okazję jeszcze się spotkać tylko z autorem, więc wtedy będzie można. Czy Julka jest, to czy ja mam przeczytać Julki pytanie? Gdyby Pan był jakimś zwierzęciem, to jakim by Pan był? Fajne pytanie. No od razu tak człowiek chciał, przez chwilę pomyślałem, że może jakimś takim furwającym wysoko ptakiem. Nie, no chyba najbardziej chciałbym być takim pieskiem pokojowym, którego wszyscy głaszą po brzuchu. O, to byłoby najprzyjemniejsze. Takim pieskiem pokojowym, który dostaje masę smakołyków, którzy wszyscy biorą na ręce, głaszczą. Tak, zdecydowanie. To chyba najfajniejsze wcielenie, jakie sobie mogę wyobrazić. Super. To tutaj mamy bardzo, bardzo duże jeszcze tutaj mamy pytań, jaką książkę tu... O, tu już... Niektóre się powtarzają. Słuchajcie, ostatnie może pytanie, dobrze, jedna jeszcze jakieś, jakich tutaj Tosia z klasy trzeciej z Choronia, Tosiu, możesz to pytanie o autorów zadać? Jesteś z nami? No to słuchamy, Tosiu, aha. Jakich innych autorów książek dla dzieci Pan lubi? Powiem i o tych, których czytam jako dziecko i tych, których teraz obserwuję z ciekawością. Gdy byłem takim czytającym już dzieckiem i młodszym nastolatkiem, czy takim gdzieś 11-12-latkiem, uwielbiałem książki dwóch polskich autorów. Adama Bagdaja, to jest ten pan, który napisał na przykład Podróż za jeden uśmiech. Serial znakomity, czarno-biały, możecie na pewno z rodzicami obejrzeć. I na DVD jest pewnie dostępny i w różnych czasami telewizjach. Fajne. Zresztą napisał kupę fajnych książek, ilustrowanych przez mojego ukochanego wtedy ilustratora Bohdana Butenko. Lubiłem też drugiego pisarza, do tej pory go bardzo lubię, Edmunda Niziurskiego. To ten pan, który napisał Sposób na Alcybiadesa, to będzie lektura szkolna w klasie piątej, o ile dobrze pamiętam. No chyba coś się zmieni, bo jak wiadomo, lektury szkolne się zmieniają co jakiś czas. I on też napisał książkę m.in. Niewiarygodne przygody Marka Pigusa, także serial animowany możecie, zresztą nie animowany, przepraszam, serial czarno-biały, świetny, możecie zobaczyć na DVD czy gdzieś tam w różnych telewizjach. Także to byli pisarze mego dzieciństwa, a teraz ze współczesnych pisarzy, no jest kilkoro, których bardzo, bardzo lubię i których śledzę z ciekawością. Lubię na przykład angielskiego pisarza Neila Gaimana, to jest ten pan, który napisał Koralinę, znakomitą powieść, taką trochę thriller dla dzieci, ale klasa, z polskich autorów. Ja dość często jestem zauważyłem porównywany do pana Pawła Berensewicza. Fajny, dowcipny autor, który książki pisze znakomite. Lubię książki Janny Olech. Z ciekawością zawsze czytałem książki o Brombie pana Wojtyszko. No, jest kilku autorów, których bardzo, bardzo cenię. Ja tylko dodam, że słuchajcie, śledźcie, co się w księgarni dzieje, bo i pan Paweł Berensewicz był u nas i to dwukrotnie. Proszę panią, bo ja mam książkę Detektywa Pozytywki.
No super, słuchajcie, mamy jeszcze do załatwienia dwie rzeczy. Bo ja też czytam Detektywa Pozytywka. Brawo, Olek, świetnie. To już jest szóste, prawda? Właśnie do mnie dociera do mnie właśnie dzięki tym spotkaniom, jak bardzo teraz trudną rolę mają nauczyciele, którzy online prowadzą lekcje każdego dnia, a przecież no, widzę, że nie jest łatwo zapanować nad tym żywiołem, jakim jest połączenie dziecka z internetowym światem. Na pewno nie, ale myślę, że dzisiaj wyjątkowo zdyscyplinowano. Biorąc pod uwagę, że nas jest 90 osób prawie, to myślę, że naprawdę zdyscyplinowana młodzież tutaj się zebrała. No, tak, ale poza tym proszę pamiętać, że czytelnicy to zawsze ci najmądrzejsi ludzie. Ale oczywiście. Byłem przekonany, że będzie dobrze. Oprócz tego po prostu ciekawe spotkanie, prawda? Nikt się nie nudzi, wszyscy słuchują się w słowa autora. Ja myślę, że powoli będziemy zbliżać się do końca.